Siema. Dawno mnie nie było. Niestety się pracuje. To dentysta, to praca. No teraz jestem po pracy. Idę sobie do restauracji zamówić balamadżumy, jeden na dzisiaj. Jeszcze na wieczór. Czyli taki duży kebab w bułce. No i jednego syna jutro do pracy ustawię na rano, na piąto. Także co, wiatr wieje, kiepska pogoda, zimno. Ten weekend sobie odpuszczam z rybami, bo w sobotę muszę jechać do pracy. Ale już następny weekend to bodajże będzie sobota 9. Powinienem gdzieś wyskoczyć. No myślę, może nie na karpie, może na poteczkę, na bata, na spławik. Zobaczymy w ogóle, jaka będzie pogoda. Ma być 27 stopni. No ale kwestia jest taka, żeby nie było dużego wiatru. Także zobaczymy. 12 w nocy już jadę na urlop. Prawie na 2 tygodnie do Chorwacji ze znajomymi. Także będą jakieś fajne fotki na Facebooku. Także co, maj były Włochy, teraz wrzesień Chorwacja. No a później jak zwykle co, wracamy do pracy. No ale myślę, że jeżeli pogoda pozwoli jeszcze, to będzie się gdzieś jeździło, jeżeli nie tutaj na jeziora, to jakiś prywatny start na jakąś komercję. Może brat z Holandii przyjedzie, koniec września, to polecimy na komercję za Jesiotrym i za Sumem, to jest koniec września. Także Jesiotr lubi taką pogodę. No Sum też powinien brać jeszcze. Także zobaczymy, jak to będzie. Jak dopisze pogoda, to będziemy jeszcze w tym roku jeździli. Także ja już dochodzę do restauracji. Wezmę te dwa lamadżumy. To jest taki kebab w bułce. Arabski, nie arabski, turecki, no nie wiem. Także za chwilę będę. No się ma, jestem z powrotem. Jedną koronę. To sobie wypiję. Także tragedii nie ma. Najgorzej, że nie wziąłem papierosów. Także jest mała bieda. A to nie spróbujemy to otworzyć. Jak zwykle kluczem z roboty. Otwarte. Także nie ma tragedii. Także parę minut poczekamy. Wybijemy te piwko. Chociaż jeszcze raz zaszczepiony, ale przeciwko koronie, ale to jest szczepionka, jak to mówią, najlepsza. Popróbujemy. Po prostu z lodówki, smaczna. No, trochę, że małe 0,33, ale to nic. Także jest ok. My jesteśmy akurat. No trzeba sobie jakoś radzić. Jak się obiadu nie chce zrobić, tak to bywa. Coś mi się tu. O. Teraz sobie to wszystko stoi i jest elegancko. Także tak jak mówię, ta sobota odpada, ten weekend. Weekend nie za ciekawy, zimno. Następnie cały tydzień też jest zimno. No ale już od następnego piątku czy czwartku zapowiadałem 24, piątek chyba 25, sobotę 27. Także myślę, że ten ostatni, nie powiedziałem, ostatni weekend tego września jeszcze zobaczymy się na rybach. Jeżeli nie na naszych wodach tutaj klubowych, to na wodzie komercyjnej. Mam nadzieję, że przyjedzie brat. Dostał już tą wiadomo, że dopiero po 25, bo niestety 24 dopiero wracam. Jak 11, 12 już w nocy wyjeżdżam, to 24 dopiero wracam. Także myślę, że jeszcze gdzieś wyskoczymy. Najprawdopodobniej na komercję za Jesiotrem i ze Sumem. Także to jest bardzo droga ryba. Jesiotr bardzo smaczna. No ale kwestia tego, będzie brała czy nie będzie brała.
Także myślę, jakieś 10 minut tutaj poczekamy jeszcze, póki odbierzemy te kebaby, te lamadżumy. Na spokojnie jest godzina 17. Do domku, troszeczkę podjeść, nakarmić rybki w akwarium, pooglądać film. No jak zwykle 4 rano pobudka do pracy, wypić kawę. No i nie ma co. No ale nie powiem. To piwo to jest... No. Powiem jeszcze tak. No co, idzie jesień, pogoda już nie rozpieszcza. Na wodach klubowych możemy łowić do końca października. No w październiku na wodach klubowych szału nie będzie. Biała ryba spontanicznie przestaje brać. Za karpiem ciężko, woda się ochładza. Nasze jeziora klubowe nie są głębokie, to są jeziora, no nie wszystkie, jedno jezioro ma prawie 30 metrów, ale reszta jezior ma maksymalnie do 3,5 do 4 metra głębokości, także na tych wodach szału się nie zrobi. Jedno jezioro w ogóle jest płytkie, bo ma 1,70 m. Znaczy jezioro to są takie dwa stawy, no ale klubowe, no w Niemczech nazywamy jako jeziora, nie? No i co, od października też zostaje komercja, no październik, listopad, grudzień, może od października, wrzesień jeszcze zostaje Sum i jezior. No październik, jak się już troszeczkę pogoda zmieni, ochłodzi się, woda trochę spadnie z temperatury, będzie wodniejsza, będzie zostanie puszczony pstrąg, ten duży pstrąg, Lachporelen, ten Serbling, to jest też duży pstrąg, od 1,5 do nawet 5 kilo. Jeżeli się uda, to się złoży. Kwestia opłat za taką komercję u nas w Niemczech, gdzie jeżdżę, to jest nocka kosztuje 30 euro na dwie wędki, 48 godzin kosztują 50 euro. Także no posiedzimy, zobaczymy, myślę, tego jeszcze listopada, jeżeli pogoda nie będzie tragiczna, nie będzie jakichś przymrozków tam, nie będzie tragedii w zimę, tą zimową porą, już październik, listopad, to może jeszcze się na jakiegoś pstrąga wyjedzie. O naszych wodach chyba już można zapomnieć do końca marca, od 1 października. Także zobaczymy. No na dzień dzisiejszy brat przyjedzie na pewno koniec września, takie ja dopiero wrócę. No i jakaś nocka, najprawdopodobniej 24 godziny będzie nagrane z komercji. Może jakiś Sum, może jakiś jezior. Brat za jeziorem bardziej, no dla mnie bez różnicy, może być i Sum. No ale zobaczymy. Dobra, jedronko kupione, także na teraz jednego, jutro do pracy drugiego, jakoś ten dzień jutro pracy zleci. Mamy piątek, jutro piątek nie za dużo, no, mam nadzieję będzie roboty, także się trochę poobijamy. No ale co, wcześniej do domu. W sobotę znowu, z samego rana. Także nie ma tragedii. Tak jak wspominałem, 25 mam znowu termin do dentysty. Plombowanie, robienie nowych zębów całkowicie. Cały czas koszta. Także myślę, że do tej mojej buźki, tego wstawiania, tego leczenia, wyrywania, no to jakieś ponad 2000 euro będę musiał dopłacić, ale nic z tym nie zrobimy. Tak trzeba było robić wcześniej czy później. I tak. Także no co, jedzonko kupione po domku, zjemy i siadamy przed telewizor, oglądamy jakiś film. Także pozdrawiam wszystkich kolegów, wszystkich chłopców tutaj z Salzgitter, z Braunschweigu, rodzinę. No i czekamy na nowe filmy. Także pozdrawiam. Ryby.